Koszykarski Śląsk-Wrocław przygotowuje się do nowego sezonu. Skład drużyny jest odnowiony, a plany na ten rok ambitne. Drużyna Śląska-Wrocław została wzmocniona kilkoma nowymi zawodnikami. Wśród nich jest pochodzący z Serbii Strahinja Iwanowicz. Zawodnik podkreśla, że czuje się dobrze w nowej drużynie. Pierwsze wrażenie było bardzo dobre. Prezes, trener oraz kapitan i cała drużyna przywitali mnie bardzo serdecznie. To naprawdę bardzo miłe. Cały zespół i atmosfera wokół niego jest świetna. Poszukiwania zawodników nadal trwają, jednak prezes zarządu Śląska-Wrocław Michał Lizak nie zdradza szczegółów. Tych koncepcji jest kilka w zależności od tego, na której pozycji będą polscy gracze. Natomiast nazwisk nie chciałbym zdradzać, bo konkurencja nie śpi i też czeka na takie informacje, dlatego informować będziemy dopiero o zawodnikach, którzy już są pewni, podpisali kontrakt, tak jak było to do tej pory. Trener drużyny zaznacza, że obecnie najważniejsze jest zbudowanie zgranej drużyny, a na wyznaczenie celów przyjdzie jeszcze czas. Zapewnia jednak, że Śląsk-Wrocław będzie starał się wygrać za każdym razem. Planujemy najpierw zbudować drużynę, a potem określić nasze cele. Niemniej, podczas każdego meczu będziemy walczyć o zwycięstwo, o to, aby zająć najwyższe możliwe miejsce w tabeli. Nie chcemy się spieszyć. Chcemy umieścić dobrych graczy na odpowiednich pozycjach. Oprócz przygotowań do nowego sezonu, Śląsk-Wrocław zamierza uzupełnić piramidę szkoleniową. W tym celu WKS wystawi drużyny we wszystkich trzech największych ligach. Wierzymy, że to pozwoli przyciągnąć utalentowanych graczy nie tylko z Dolnego Śląska, nie tylko z Wrocławia, ale także z całej Polski do projektu Śląska-Wrocław. I myślę, że nie po to się szkoli co roku kilkunastu czy kilkudziesięciu zawodników, żeby oni gdzieś ginęli i nie mogli się sprawdzić. Pierwsza liga jest przetarciem dla młodych zawodników, którzy będą mogli nabyć doświadczenia. Pierwsza liga jest świetnym sprawdzianem dla tych zawodników, 19-20-letnich. Tam gra wielu zawodników bardzo doświadczonych, starszych wiekiem, ale bardzo doświadczonych i ci młodzi gracze, spotykając się z nimi, konfrontując się na boisku, mogą się rozwijać. Przygotowania do nowego sezonu trwają. Pierwszym celem nowej drużyny będzie zgranie zawodników i wytworzenie dobrej atmosfery. Jakub Malicki, Echo 24.